Dzień dobry. Cześć i czołem. Wiesz po czym poznać, że już jest czas GameCasta? No. To mojej kochanej babci, naszej wiernej słuchaczki i widzki, dostaje SMS o 14, a przypominam, babcia jest mistrzynią SMS-a, mhm. trafi przekazać treść. Daj link. A się daj link. Okej, okay. ja myślałem, że wybieranie po angielsku warto wtedy pisze. Daj link. No, myślałem, że po tym, że biegasz i krzyczysz po firmie. A ja babci wysłał link do, do YouTube'a naszego live i babcia wtedy nas no, widzi, no bo sobie odpala i jest jeden do jednego. Proszę. Więc gwoli ścisłości. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy babcie. bardzo serdecznie, to prawda. A teraz techniczne szczegóły powiemy. 125 Gamecast. To prawda. dzisiaj? 28, 28 kwietnia, kwietnia. Tuż przed majóweczką. Tak. Które będziemy spędzali w naszym wspaniałym mieście? Tak. aczkolwiek u mnie tak możliwe, że na dwie nocy uda się. Będziesz wskarczyć? jeździł? Tak, uda się. coś? Nie, Sam dronią na, na kawałek Mazur odwiedzimy tak. A, myślałem, ratując że... resztkę naszego, naszej rezerwacji. Ale. Ale nie na, na domki. No. Mm. <laughs> Więc e, pogoda wprawdzie nie zapowiada się e, super w. Te Całe ekor. szczęście. <laughs> Bo my siedzimy w domu my się, się, się siedział w domu i mówi tak. Ha! Byśmy tyle wyda patrz, oni siedzą na grillu, deszcz pada na głowę, a ja to konsolka, cyk cyryk, cyk cyk i Kasiunki zabawa. ze sobą. A proszę. I Którą? nawet wiem, w co spróbujemy zagrać, bo mogę powiedzieć właściwie o tym teraz. No. Bacon nam mierzyła jej fajną promkę, na Don't, don't starve. starve Together. Together to jest kołopowy dodatek do tej gry. To prawda. My, jak byliśmy z Andrą na naszej zaległej o rok podróży poślubnej w Turcji, wtedy męczyliśmy na Switchu, Children of Morta. Mm -hmm. A jak się ma ten przenośny dock, to bardzo łatwo się podłącza to w hotelu do telewizora. No tak. I jak zobaczyłem, że jest Don't Starve Together, czyli co i jest on na Steamie w zniżce od 90%, czyli 5 zł 39 groszy, to totalnie mnie to nie urządza. To bo... się nie zdarza na Steamie? Na Steamie to jest. Na Steamie. na słyszałem. Na, na, Steamie. na no. Steamie. Totalnie mnie nie urządza, bo co mi ze zniżki na Steamu Steam Decka nie posiadam, a laptopa ciągnąć nie będę, nawet jeżeli to na nim nie pogram. Więc mm -hmm. wszedłem na Nintendo eShop. Czemu nie pograsz na laptopie? W dwójkę. No. Na ko w koopa kanapowego. A nie masz pada podpiąć? Na no USB? PS4? PS5? ps piątki się podpina pad kablem i działa. Bez niczego. Bez robienia. niczego. na e-shop. Kupiłeś na Nintendo. Zniżka no 86%. Mi. Dwa ha. dolce niecałe. Próbowałbym to zrobić z poziomu... Znowu podgłą mi zabrał. Ale Paweł ty... weź, przyjść i zminimalizuj to okno dla wszystkich, dla wszystkich naszych widzów, którzy nie wiedzą, co się dzieje w studio. Teraz wiedzą, że my na Podlasiu to bardzo płomiennie żyjemy. Wszedłem, chciałem kupić przez stronę na e-shopie, no. Nie kupiłem przez stronę. Myślę, że ta zniżka o kant poślada obić. Bekon mówi, że to czasami się to tak się trafia, że przez mhm. stronkę nie kupisz. Nie kombinowałem nic ze zmienianiem konta. Ale Switcha jakimś dziwnym trafem miałem w plecaku, odpaliłem i faktycznie w tej cenie również kupiłem sobie na, na konsolce, już się ściągę. Ale jeszcze, żeby w naszej ścisłości dziennikarskiej pozostać, no to myślę, dobra, mam na Switcha, mam na majówkę, fajną grę koopową, a ciekawe co z konsolowcami. I sprawdziłem, Don't Starve Together Console Edition na PS4, również odpalalny na PS5, zniżka o 90%, 6 ,30 zł. 30 groszy. No wiedzieli, co robią, ludzie mają trochę wolnego, to może pokupują. Te rzeczy że Don't Starve już jest takim leciwym tytułem, ale bardzo dobry. Jest. Wszystkie te zniżki to łapcie teraz, ponieważ one są do 4, 5, 3 hmm. maja mniej więcej. Więcej, więc I jaku ten... ciężko będzie wam kupić? <noise> Między <potem. głos> kiełbasu w ręku, tak. i piwem, i też czymś z grilla, Bo kiełbasa po piwie. Co u ciebie, Mariusz? Jak tam żyjesz? Dobrze. Dobrze żyjesz? No, taki tydzień. Dużo rzeczy robiliśmy, więc nic ciekawego nie mam do powiedzenia. Tak. Mhm. Tutaj za bardzo, chociaż będziemy mówić o kinie, do którego udało nam tak? się wybrać, ale to później. Nie musicie przesiedzieć to, żeby się dowiedzieć, czy warto iść na Dungeons and Dragons. I dlaczego? Warto bądź nie. Co z takich rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć na start, co śmiałem? bo to nie będziemy za dużo się na tym tasowali, ale nie wiem, czy wiesz, że CD Projekt Red dostało nagrodę pracodawcy yeah. roku w branży IT. No. I każdy wie, jak tam jest rotacja pracowników po każdym dużym projekcie i, i co jest synonimem crunchu w Polsce. I suche od Seby jest taki, że kto pracował w CD Projekt Red, ten się w cyrku nie śmieje. Mm -hmm. I my możemy dodać do tego, że. Że nie pracowaliśmy. Że nie pracowaliśmy, ale ponoć sprawdzone info nie wiemy? No. Najgorsze jest to, że to jest taki smutny obraz, no bo skoro taka firma jakby i tak o niej mówią, ja na dostaje pierwsze miejsce, to co dzieje się w miejscach, wiesz? Dwa, sto. Kwestia, co chcesz robić w życiu projektowym. Jak chcesz budować firmę i projektowo, bo jeżeli. Jesteś nastawiony na takie sprinty, właściwie tutaj Agile terminologia średnio działa, zarządzanie projektami, bardziej maratonem to Usain produktu. Bolt maratony tak są. Maratony robione przez Usaina Bolta i żeby ludzie Ci odpływali po projekcie. To okej, okay. no, Matt by na pewno się wypowiedział na temat tej strategii ich i jak mhm. to u nich działa długoterminowo, biznesowo i wtedy na rynku uwalniasz dużo wykwalifikowanych w bardzo ciężkim boju pracowników. Działasz dalej. Jeżeli jesteś nastawiony na trzymanie pracowników długoterminowych, budowanie fajnego, silnego zespołu, to działasz inaczej. No tak, dla ciebie y, niestety, dla innych wszystkich w branży bardzo stety, że dochodzi tyle osób, które już wiedzą, jak działać przy największych projektach tak naprawdę i potem każdy może sobie napisać. Zespół składa się z osób, które pracowały przy Wiedźminie 3, na przykład cyberpunku, cyberpunku i to no super no działa potem. A to, że tam osoba robiła beczki, to już nie ma żadnego problemu. Nie, właśnie nawiązując do tematu, który teraz przed nami, pamiętam jak byliśmy, zaraz dowiecie się dlaczego, na PGA w tamtym mm -hmm. już roku i tam na scenie zrobionej przez y, Polski GameDev była taka debata odnośnie tego, jak to NFT może być ogromną nadzieją na międzygiereczkowość, międzyplatformowość mm -hmm. na świecie i był oczywiście jakiś mocny orędownik. NFT biznesowego i ludzie z branży, z portali i z różnych rzeczy, i, i w tym ja się na potoczyłem, przechodząc obok i, i zostając w tej dyskusji na dłużej. I wyszło na to, że gość strasznie próbował bronić, ale no, wszyscy no. dyskutanci, łącznie z moim vox populizy, z publiczności, no, byli troszeczkę w drugą stronę. No wtedy jeszcze byli tacy ludzie. Dzisiaj już ich za bardzo nie ma, bo jak sobie wejdziemy no, i sprawdzimy ceny jakiegokolwiek NFT, to one są raczej o wielokrotności mniejsze niż były jeszcze pół roku temu nawet. Tak Kto naprawdę. miał zarobić, to zarobił. Oczywiście, Nie bo to bardzo. jest tak samo jak w polskie bardzo popularne metaversy, które gdzieś tam się pojawiały. No to jest taki przykład, o którym się najprościej mówi, bo był Malik Montana, który był bersem, gąciarz, który był bersem i Gesslerowa, która też była niedźwiedziem. No to NFT. No. Ale metaversy... Ciekawe, że poruszyłeś ten temat, gdyż wczoraj, siedząc robiąc naszej redakcyjnej rzeczy, Wpisałem z ciekawości, co tam w Metaverse pisze, i myślałem, że znajdę jakieś, jakieś artykuły, w, w wyskoczył mi aktualne. No On nie jest wstrzymany, chyba, wszystko od, ogólnie, no. wszystko mówiło, Wszystko było z jesieni, zimy zeszłego roku, mówiące o tym, że to mokry okres Jan Marka Zuckenberga, który się kończy. Wiesz, no teraz seks jest czat, tak naprawdę, i AI, które gdzieś tam coś będzie robił. Czat oczywiście. Będziemy mieli tylko głupi teraz nawyk mówienia o każdym AI jako czat GPT. A GPT to jest algorytm. A czas to jest no, tylko jego. Nie ja wiem, ale to takie zastępcze. Ok, no no o to mi chodzi właśnie, że to jest. O co chodzi? Po NFT zdycha, Nie będzie to działało międzyplatformowo, może będzie miał jakieś bardziej administracyjne zastosowania przyszłości. To ja tylko. Bo nie, to, co mówiliśmy wielokrotnie, to nie ma szans działać, bo to firma chce zarobić na tym, co robi. Firma jakby. Mhm. Nie chce dawać czegoś, co będzie między różnymi grami mogło sobie podróżować, bo jej to w żadnym stopniu jakby. Nie da zarobić, co nie? A z drugiej strony, to zaraz powiemy o tym, bo będziemy mówili o Epiku teraz. I ja szybko wtrącę tylko, bo zapomnę wątek. I to nie jest tak, że firma jest greedy, wiesz, tutaj corporate bastards i oni chcą tam sobie kasę do kieszeni zapakować, bo Epik teraz z okazji tego Henry'ego Piątki zrobił e, ten kod kreatorów, mhm. gdzie jak tworzysz swoje mapy, to oni ci odpalają trochę pieniędzy z tego, ile zarobią na tym. No, i tam kwoty sypią się albo będą się sypały ogromne. I to nie jest tak, że Epic nie chce oddać pieniędzy, bo dla nich parę procent oddać to nie jest jakiś tam straszny problem. A dla ciebie to jest samochód nowy. No tak, tak. I te kwoty lądują w kieszeniach graczy, budują też grę jako tytuł, bo to mhm. jednak budujesz mapy w tym tytule. Natomiast na NFT to tak, jakby wjechał pośrednik na zasadzie, gdzie jest moja prowizja, mi też się należy, a po co, no to skoro można zrobić taki kreator. No i w toku rozumowania NFT wjeżdża cały na biało Epic. I jeżeli chcesz zostać multidyscyplinarnym sportowcem, to teraz masz niesamowitą szansę, bo w jednej ekipie poziomy subskrypcji są takie, że możesz kupić Season Passa, a możesz też ten karnet ekipy kupić. Mhm. I wtedy masz Season Passa, masz tysiąc widolców, wszystko co fajne w Battle Royale, no karnet do Battle Royale ekskluzyjne itemki, skórki w gierce, to jeszcze na dzień dzisiejszy dostajesz premium pass w Rocket League. Rocket League jest za darmo, tak. a premium pass już nie. No i na bogato i wtedy żadne mechanizmy NFT nie są potrzebne. A i jeszcze co jest fajne, ratowanie świata w cenie, czyli ten trip. No TVB. właśnie, to jest największa chyba tutaj nowość. Tak, tego bo ja go nie. testowałem sobie w zeszłym roku, mhm. kupiłem go sobie, żeby sobie pograć. Fajnie, dostałem to, co oczekiwałem. Ale nie, nie, nie byłem przekonany tak, żeby jakby dalej kontynuować, wykupować, a teraz ta ekipa, jest to abonamentowa cena i masz tyle. Ekipę? Nie, to karnet można nabijać jakby z Ka widolców i kupować w kółko tak, z widolców, a z ekipę trzeba płacić, ale to jest 50 zł, jakieś mhm. miesięcznie chyba, nie? Tak mi się wydaje. A dają rzeczywiście dużo rzeczy, jeżeli gracie dużo w Fortnite'a, a teraz też w Rocket League, no to mhm. warto to sobie... Ja miałem aktywny ten abonament, jak tam graliśmy. Trochę, ekipa? nawet nie dużo. A tak, miałem ekipę pod cały czas, mm -hmm. no bo tam masa rzeczy wpada z tego wszystkiego. I w tym miesiącu też są fajne e, skiny. No i tak jak mówiłeś właśnie, NFT jest niepotrzebny zupełnie do tego, żeby Epic mógł pójść do Disneya tym, teraz i powiedzieć, ej, czwarty tutaj dzień miesiąca maja, to może zrobimy coś fajnego, bo May the Force Be With You, no i w Fortnite będzie Star Wars. Ale od drugiego maja. Od drugiego, no żebyś miał czas buforowy, żeby nie, nie skraść wiesz całego tego trafiku internetowego i ruchu internetowego m, f, od Disneya do Fortnite'a, tak? Albo żeby do czwartego już nabić co trzeba i. No, i, no też i, pewnie i, tak i, będzie. I żeby już klipy latały z Luke Skywalkerem z wypasionym mieczem. Myślałem właśnie o tym, jak było już jakiś czas temu, były to takie udawane miecze świetlne. Pamiętasz? Ja takie... się nie mówił o tym, co robimy na imprezach. A, takie grze, grze, grze. Były to takie udawane miecze świetlne, tam kształty, były różne coś tam i tak sobie myślałem, kiedy oni w końcu wezmą już normalne miecze świetlne, no i teraz będą w gierce. No kurczę, poszli za ciosem. Był Geralt, który zbudował duże zainteresowanie. Hmm. Sam wbijałem sobie specjalnie karnet. Teraz Star Wars, a jeszcze zaraz powiemy o premierze, która dziś, więc no to się elegancko. Tak, no to jest wiesz, transakcja była pólna, jakby, no nie, nie oszukujmy się, to jest dobrze dla jednej i drugiej strony tak naprawdę w tym wszystkim. No bo Epic sprzeda całą masę skórek, ale jest też ogromną gierką, no bo Fortnite to nie wiem w sumie, jak, jak to się porównuje do Disney'a na przykład, no bo to ciężko bardzo chyba porównać, ale Gier zakładam, że... nie, nie, to Nie, nie, ogólnie. Plus. Epic do Disney'a, nie? Jakby wiesz... Ja archiwumik cały czas oglądam. No, ktoś właśnie gra pewnie w Fortnite. ciekawe jakby... Miałem Mind Mindfang, bo jak szukałem, zapomniałem na której platformie oglądałem, teraz tyle tego jest, mhm. nie, ciężko zapamiętać. Przeglądałem wszystkie, dopiero ostatnim moim strzałem, żeby przypomnieć, znowu odpalić serial, było Disney+, Plus, bo... <laughs> Archiwum X z Archiwum X, bo tak brzmi pełen tytuł. I Disney Plus to no, ostatnie, niepodobne które do siebie. To szło prawda. mi w parze Netflix, ok, Amazon Prime, super. Naprawdę. Mm, nawet ViaPlay, nie, Disney Plus. A teraz sobie pomyślałem ciekawe, czy skiny Fortnite ze Star Warsów zarabiały więcej niż nowa gra Star Warsowa. To ciekawe. Będzie trzeba zapytać kogoś, kto ma jakiekolwiek dostępy do danych tu i tu. Czy znaczy, Wszyscy będziemy mieli po A, kwartale. Nie. <laughs> jakby nie, no po kwartale to będziesz miał dostęp do tego. No tak, muszą raportować. Będziemy musieli poczekać. Mage Lion z Królem Świata, Mariusz będzie wiedział. Złe lewki wygrały Leca. W końcu mi się dobrze oglądało League of Legends. Tak? Muszę się przyznać. Były finały, teraz <laughs> ja w ogóle... Po... Przecież się oglądałem na siłę. <laughs> nie no, jakby był ten taki motyw, oni pozmieniali trochę rozgrywki, tam się to oglądało dość średnio. Ja zapominałem o tym, że w ogóle jest jakiś sezon w Lola, a teraz taki klasyczny reverse sweep, czyli jedna drużyna prowadziła 2-0, grali do trzech wygranych. No i jest takie powiedzenie w świecie Lola: jak nie wygrasz 3-0, to przegrywasz 3-2. No i druga drużyna od 0-2 w wyniku 3-2 wygrała, także. Mad Lions nie królem świata, ale może w przyszłości. <laughs> Karolina widzę, że się od, po, trochę wybiegła w przyszłość z tym kró, królem świata, ale zobaczymy no. Ja przed zna, nami. tylko podaję. Ja już wiem, już. dlatego ja mówię. <laughs> Mamy niusiki planszówkowe. Serdecznie pozdrawiamy Patrycję z Planszeo, która była na Portal Konie i też widziała wszystko osobiście, więc ja nie byłem ale znam kogoś, to był i powiedział mi to Jowo. Więc dużo, masę fajnych rzeczy stamtąd, ale nie tylko stamtąd, bo przede wszystkim znamy datę premiery gry, gry planszowej Wiedźmin Stary Świat. Przypominamy, nasza polska produkcja długiego, który zebrał miliony na w wielu platformach jednej swojej. Będzie to 21 czerwca, czyli w noc Kupały. Mm -hmm. Czyli super to rozegrali, bo tradycyjny dobry wybór terminu. Ciekawe, czy gra daje tak samo piękne wrażenia z rozgry rozgrywki, jak i z wykonania oraz takiej przyjemności podczas nocy Kupały. Możecie zapamiętać datę, klikając sobie w wydarzonku, który jest na fejsie. Łatwiej będzie to śledzić. No mnie korci bardzo mocno, żeby to ująć. Ja ustawić. też pomyślałem, czy nie kupić jej. Kupmy dwie, porównamy, który lepszy. No tak, zróbmy. No, zobaczymy. Myślę, tam. że trzeba będzie wziąć i sprawdzić, co tu się dzieje w tym wszystkim, bo wydaje mi się, że chyba wciąż nie ma instrukcji w internecie latającej. No wciąż ja nie ma szukałem grze. z ciekawości. W grze mam nadzieję, że już jest. Tam też dodatków masa będzie się pojawiała, więc gra będzie supportowana przez spory czas. Zobaczymy, czy to w będzie klasy. Sorry. Czy będzie to klasyczny kotlet od hamburgera, bułka później, sałata na końcu, a frytki i cola to tam kiedyś, czy będzie to cała tłusta gra jak ten hamburger, używając porównania, a reszta dookoła? To jest zawsze problem tych wszystkich Kickstarterów, szczególnie tych ogromnych, gdzie oni zakładają, że sprzedadzą na pewno 10 tysięcy sztuk i wtedy podstawową grę trochę sobie rozbijały, żeby stretch goli mieć więcej. No, a jak wiemy, w tym pudełku, które do nas y, przyjedzie z rybela, zakładam, że w stretch nie ma starterowych po prostu. I jeżeli no, wycięli jakieś części, nie no, jeżeli wycięli jakieś części mechaniczne z gry po to, żeby dać je w stretch goal, bo wszyscy je dostaną, a potem przychodzi gra na półki sklepowe, która tego nie ma i będzie to wydawane w formie DLC, tak jak w Nemezisie, 150 do tych za figurkę medyka i cztery karty, mhm. no to średnia opcja. No zobaczymy, czy łuki jako komentator świata planszówkowego, dziennikarz, reporter i tłumaczący mm. pozwoli sobie na takie zagranie, bo jest to gra jego autorstwa. Pewnie trzeba by było sprawdzić po prostu zawartość pudełka, porównać z Kickstarterem i z tym, co Rebel sprzedaje i zobaczyć ilość figurek, które wszystkie będą. Pewnie da się potem rozkminić, jakie rzeczy są w środku i które stretchgole są w środku, ale nie chce mi się tego robić. Yy, to po prostu kupimy grę i... Mi tym bardziej się nie chce sposób... robić, bo wolę zagrać, zobaczyć, czy gra się broni. No tak, ja się oczywiście, broniła. że tak. Będę wiedział wszystko. Jak się nie będzie broniła, tak. no to sorry Gregory. Tak. I lecąc IP-kami, bo coraz więcej tego wszystkiego na rynku, to jest gra, której ostatniej spodziewałem się jako adaptacji tak naprawdę planszówkowej. Mowa tu o Call of Duty. I zapobiegana <grym> na 2024. Tak, to oczywiście Kickstarter, oczywiście Activision, to jest, ma bardzo duże logo. Robione to wszystko jest przez Arcane Wonders, czyli ludzi robiących różne gierki. Brian Pope to robił razem ze swoim bratem. Uwaga, ja nie wiem. sprzedaję patent. No. To jest first person shooter, ale taki mocno taktyczny, Battlefield jest bardziej taktyczny w sumie. No ale tu powiedzmy też, robimy takie małe procki mhm. z różnymi typami gumek. Czyli mhm. jak masz karabin M16, to małą cienką i, i, i strzelamy pociskami małymi szybko. Jak masz na przykład shotguna, to grubsze, cięższe okay. gumkę i strzelasz... Jak w większym... Tak. I strzelamy się na planszy i mamy RTS-a na żywo, planszówkę. To będzie to wyglądało zupełnie inaczej, bo jeżeli grałeś w Star Warsy, te takie zbierane v Tak. no i tam masz te takie dyski, nie? Gdzie... Nie to planszówkę, nie to figury. Tak, tam masz te takie dyski, gdzie jakby no, programujesz y swoją drogę, nie? Co będziesz robił w swojej turze, to zakrywasz i kładziesz, i tam sobie naraz gracie. I to jest dynamiczne, to to będzie to samo. za programował zawczasu ruchy, a potem patrzył, co się będzie działo na planszy. Będę programował zawczasu szczał. Szczały. W noc kupały. Ym, tak jak w przypadku. <noise> Apex Legends. Tak samo w tym <noise> przypadku. Raczej poczekam. Raczej nie kupię. <noise> I tutaj tu stynius od Patrycji, co rebel zapowiedział podczas tego reczego Rebelkonu. A Wy też możecie to sprawdzić na Facebooku. Mamy dla was na, pl na Facebooku planszeo, przypominam. Mamy dla was listę poniżej. Disney Soldiers Arena. Legendarne sojusze z dodatkiem nowa fala oraz straszny ubaw. Kling od Rebel Studio, Kronika Big Box, Mlem, nie wiem czy to skrót, Space Agency też od Rebel Studio, Review, Uczta dla Odyna i to ciekawostka, bo powraca po kilku latach, więc Janusze biznesu są załamani, bo już nie sprzedadzą tych aj, swoich aj, aj, plastikowych inwestycji zafoliowanych, więc spuszczają ponoć stonu i sceny na portalach, żeby w ogóle się gra sprzedała. Uczta dla Odyna Norwegowie, dodatek jak się domyślacie, tajemnica w 5 minut. Numer 10, numer 10, numer 10 maja tego roku będzie miał premierę, więc niedługo, nie, numer 10. I to tyle. I na koniec tematów giereczkowych, to żeby nie było, że samymi poważnymi tytułami, ty, niż Battlefield człowiek żyje, imprezówki <laughs> mają się również dobrze, i to jest spora grupa gier do wejścia w ten świat. Rusza przez sprzedaż gry Ukryta Tożsamość, Secret Identity od Rebel.pl, premiera w maju. To jest bardzo fajna gierka i ona jest dość popularna na świecie. Gra ma w ogóle fajną. To jest taki typowy przykład imprezówki. Jeżeli byście kiedyś na board game wiku, to wiecie, że tam się ocenia gry wagowo, jakby od tego, jak są, jak są zaawansowane od 1 do 5. Ta gra ma jedynkę, ale z kolei ma 7 7,3 w ocenach. Także jeżeli lubicie imprezowe rozgrywki do 8 graczy, to polecamy serdecznie. Wracamy do newsów bardziej żywych i komputerowych, tak jak mówiliśmy o. Luke Skywalker w Fortnite, tak możecie być innym zupełnie rycerzem Jedi niż Luke Skywalker. Star Wars Jedi Survivor bądź ocalały wychodzi dziś na PS5. Xboxa, XS i PC. -ty. I to będzie taka singlowa, fabularna przygodówka akcji. Czeka cała rzesza fanów, jak zwykle przed fandomem Star Wars ogromne wyzwanie, czy gra podoła oczekiwaniom. No. Natomiast jedyny słuszny look Skywalker, nie wiem, czy widziałeś. To znaczy chciałem powiedzieć Mark Hamill, czyli głos Jokera albo Limburgera z Full Throttle, <grym> Jokera z Batmana to Series Lamburgera z Full Throttle, Tłumaczy aktorowi mo Motion Capture, jak używać mocy na zaje bardzo ciekawym promofilmie. Tak, bardzo fajny film. A później ten aktor mu tłumaczy, jak grać w tę grę. I widać, że Mark Hamill nadal trzyma fason. Nadal jest porządnym Jedi, Jedi umie używać mocy. Szkoda, że film nie przykrył tego, że gra jest okropnie sportowana na PC. Na Steamie już ma w większości negatywne recenzje na przykład. A PS5. Oni. <laughs> tak, bo nie da się podobno grać w tym, nie, dość, że są problemy z, no, z całym przeniesieniem, to z samą Gierką i z tym, jak się zachowuje performance wise. To był ostatnio też problem z czym z, z, z Returnal, Też, po prostu z PS5. To jest co chwilę jest z czymś problem przy przeniesieniu na PC, tak ciężko nawet to wszystko śledzić. To, te to jest ciekawy temat, ponieważ jak się oddaje grę do PS Store, to oni mają tam ogromne wymagania odnośnie certyfikacji i masz jedną szansę za darmo, później musisz płacić kupę hajsów. Więc okej, okay. Dev studia się przykładają i te gry przychodzą. No to skoro gra typu Returnal, która była ekskluzywem, czy Star Wars, mhm. też duże studio, Ro jest, działa na PS5. Dlaczego nie działa na PC? No to zapewne coś przy przeniesieniu to trzeba by było zapytać Dawida, który pewnie bardziej znałby się na tym, jak się przenosi gierki z konsoli na konsolę ja z wiem, pc na Co? A, z konsoli na, kom z konsoli na kompa. Z płytę, dajesz Tak, konsoli, on i ją tak. wkłada w Xboxa i ja ma problem. Wow. <laughs> na przykład nie działa, nie? No to to jest nie złe czem. przeniesienie gry. Pewnie do, dobrze się to jakoś da zrobić. No my tego nie wiemy i wam nie opowiemy dlatego. Czy o Dawida Tak, no ale dałoby się to jakoś zrobić. No ale przypomnę tylko, że na Steamie okazują mhm. się takie cuda i są weryfikowane i przychodzą się sprzedają, jak na przykład najpopularniejsza australijska akwarelista, który biega i tam tłucze dziewczynki za nim na wyspie, więc no nie wiem, czy Steam masz takie duże wymagania co do gier, które można u nich wrzucić Damn. ale o tym powiemy więcej, jak któryś z nas pogra, albo ktoś z naszej załogi w... dzielnej pogra, bo... Wątpię, bo go. ja poprzedniego jeszcze nie skończyłem, zacząłem go tylko z tego ekskluzywa i zapomniałem o tym, że taka gra istnieje w ogóle, ale na pewno parę osób chce zagrać to, u mnie, u mnie kolejka jest prosta Zelda w maju, Diablo w czerwcu. Mm -hmm. No tak. I nie ma wiele więcej czasu ani przestrzeni, żeby, żeby cokolwiek mm. innego docisnąć. No szczególnie, że Zelda to nie jest tytuł na 3 godzinki, tylko na tych godzin razy naście. No a Diablo to jak, jak Diablo gdzieś tam słyszałem jakieś plotki, że idąc takim trybem casualowego gracza, bardzo to dojście do maksymalnego poziomu ma zająć 150 godzin. Dla mnie się podoba. Rozgrywki, wydaje mi się, że to nie będzie 150 godzin. No ale jak już skończysz grę, to dopiero się gra zaczyna tak naprawdę. Bo to ma być że... dojście do maks poziomu. Szczególnie, Więc... Szczególnie że obydwaj robimy MineQuest, dopiero kiedy już nie da się zrobić żadnego innego site'u. No tak, tak. Więc myślę, że tam w drugim akcie Trzy... 50 pykniemy. 300 godzin. Setny, to... przepraszam, to... poziom. The Last Case of Benedict Fox. Nadzieja polskich indyków potwierdzona oficjalnie na Gamescomie w zeszłym roku, jako najbardziej oczekiwana gra. Głośnym mechem odbiła się w trakcie zaszłocznych innych też live eventów. Wczoraj miała premierę. Gra jest dostępna na Steamie i Xbox Series X i S. Tytuł to przygodowa giereczka akcji z elementami RPG, połączona z walką demonami i zagadkami. Bardzo piękna, byśmy powiedzieli, patrząc z boku, dosłownie platformówka. Hmm, czyli taka mieszanka, którą ty Tygryski klubu najbardziej. Um, no I porządnie, no to już mówiłem, promocja na start minus 20%. I na Steam Epic Game Store. A, i na z czatu, nie wiadomo o tak. Właśnie. Więc sprawdzę. <laughs> yes, co prawda. ważne w tej grze, i to, to silny tytuł, jest w Xbox Game Passie, który nie zawsze pokazuje pazurkę, w tym przypadku tak. Więc mm -hmm. no jasny, jasny świecący przykład. <laughs> I żebyś zamknąć twarzy mar marudzącym, że coś nie tak na start, to mamy dla Was hot inside news bezpośrednio od devów. Remapping przycisków prawdopodobnie wyjdzie w dzisiejszym patchu i dodane będą lokalizacje na kolejne języki w niedalekiej przyszłości, bo to zajmuje trochę więcej niż hotfix. No niestety, ale widzicie jaki dobry pan redaktor cały dzień się spędził, żeby się dowiedzieć o tym, że będzie mi hotfix przycisków. Tak? Tyle jesteśmy dla Was skłonni poświęcić. Informacja, można powiedzieć, jest była... Cały świat okrążyła, bo musiała Tak, dojść nie. daleko z Adriatyku do Polski i z Polski do Adriatyku. Kładnie. Ale to nie zdradzimy szczegółów. Kto ma wiedzieć, ten wie. I to chyba tyle. My w to, ja tej grze się na pewno przyjrzę, bo jest, bo jest spoko, jeśli chodzi o takie zagadeczki i design. I co ważne z punktu widzenia naszych, czyli starszych trochę redakcyjnie graczy, nie jest to gra, która pokazuje pazurki w pierwsze 5 minut 15, tylko trzeba pograć godzinę, żeby coś się zaczęło dziać. No tak, żeby coś tam się zadziało, to prawda. Od On Starf już mówiliśmy, bo to tak. jest następna rzecz na, naszym, na naszej liście, ale wczoraj wieczorem wjechał na YouTube trailer Armored co Core 6. Fires of Rubicon, nie wiem dlaczego, 6 powiedziałem po polsku, ale już trudno. E, przy okazji poznaliśmy na te premiery tego tytułu, czy którym będzie 25 sierpnia. Jeżeli nie wiecie, co to jest Armored Core i gry z tej serii, to to jest najprościej mówiąc walki wielkimi Transformersami. Transformersami. Dobrze, że to powiedziałeś, bo walka wygląda dynamicznie, a Mechy pięknie. I tak. w urbekach ćwierka już jest w tej grze nie należy do najprostszych, jeżeli chodzi o ogarnianie tych palców. Obsługa tej gry w ogóle nie należy do najprostszych. Ja nie mam chyba tutaj, a miałem wziąć ze sobą i zaprezentować Państwu, że poprawnie tyłem do siebie tyłem się do trzyma się. Ko kontroler. To jest tak, że tu są analogi, więc je łapiesz tak i tu masz przyciski, i tak klikasz. Jakbyś w mechu siedział, bo był taki właśnie w Japonii. Oni odkryli taki sposób grania, bo brakowało im tak zwanych palców. Można grać stopami. Do gry. Tak, ale ciężko, bo to w się trzeba zwinąć, żeby grać naraz 20 wszystkimi palcami. Tak, to, to trzymać pada, to, to, to naprawdę nowe ćwiczenie. Ale czujesz grecha. się trochę wtedy, wiesz, jakbyś leciał tym statkiem. Głasz, jak masz włączony żyroskop i ci wariuje gra na To jeszcze powinno być dodatkowa sprawa kontrolowania, że wiesz. Byłoby super. Kalibrujesz w ten sposób. Może i będzie. Zim wiarowy, teraz jest pion i jedziesz. Kurczę, ale ta gra mnie zainteresowała trochę, bo te poprzednie ArtMordcore wyglądały tak, jak wyglądały. I tam nie było czuć tego. Wiesz, takiego, tej piękności, którą tutaj widać, nie? I całego środowiska, które fajnie wygląda, i tych mechów, które wyglądają bardzo realistycznie. A tu rzeczywiście postarali się dość mocno, no ale ostatnia gra też była już jakiś czas temu. Marcin Połowianiuk na Mio przetestował troszeczkę rzeczy, wpadła. Był, był tym szczęśliwym nabywcą, który wpadł w jego ręce. Prawie kupiłem przedwczoraj. Prawie kupiłeś? Wiesz, no. dwa. Nie, nie zdążyłem. Prawie kupiłem. Zajemnie Prawie się bierdwa. zalogowałem na AliExpress, to już nie było. A z kolei też widziałem, że Marcin na Twittera właśnie wrzucił, że są dostępne, 20 minut zajęło chyba wykupienie wszystkich, czy 30. To i tak duże okienko. Tak, bardzo duże, chyba bo poprawili tutaj e, produkcję. Przeszedł już Zelda z Mini Minish Cup, a teraz sieka w Tony Hawk Pro Skater 2, omulowane na PSX-ie, bo tam do pierwszego PSX-a to omuluje. Ale ma Janusz też ma konsolę, też dzisiaj, dzisiaj do niego przyszła z kolei, to miło, może się uda pożyczyć. Ciekawe z którego rzutu, to wam wtedy pokażemy, ciekawe z którego rzutu chłopakom się udało, ile czasu, wiesz, kupując dziś czekasz do A, rąk własnych. już kupił z Resale'a, to wiem na 100%, z eBay'a gdzieś tam, widziałem na Eliksie po 500 złotych chodzą, o. gdzie też można kupić z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, no ale nie chce mi się, bo ja widziałem najgorsze jest to i... i... Widziałem na AliExpress, że jest ten oficjalny sklep MIO. No niektórzy który sprzedaje sobie rzeczy. Ale jak wpiszesz MIO Mini, to one są dostępne do konsole. Możesz kupić taką konsolę, Tylko nie z oficjalnego sklepu na AliExpress. Pytanie teraz, jak bardzo. Ludzie na Aliexpress, czyli chińskie fabryki, podrabiają inne chińskie fabryki. Czy robią to samo? Bo jeżeli robią to samo, to nie mam problemu z tym, żeby kupić to od kogoś innego. Ale ceny się bardzo mocno wahają. I czy to jest taka podróba, która jest chińskiej jakości, a jest jedyne Mio Mini, które robi to dobrze, a wszystkie inne podróby robią to źle, nie? To jest taki paradoks zakupów na Aliexpress. Czyli chodzi o to, czy jak Chińczyk podrobi sam siebie, to będzie podróba tak. podróby? Czy będzie dobra podróż? Czy będzie dobra, Rozumiem, dobra się, co mi chodzi? systemu, który tak już emuluje wszystkie inne możliwe systemy? Tak, ale czy kupię, wiesz, system i on będzie spoko, czy po prostu ktoś chce, wiesz, wskoczyć na fali, tak? Zrobi takie Mio Mini, bo nazwie to tak samo, ja kupię to z innego sklepu niż ten oficjalny, na Aliexpress, powtarzam cały czas, i dostanę stogier w jednym, wilka łapiącego jajka do koszyka, nie? <grym> Jakby o to mi chodzi, czy to będzie ta o... sama konsola. Okaże się bardziej wartościowy niż... Byłoby mnie. super, ale gdybym, wiesz, kupował, to chciałbym tą samą konsolę, nie? Bo ja nie miałbym problemu z tego, żeby nie kupić od Chińczyka, bo on i tak emuluje tą konsolę. W sensie, wymyśl. To no, kradnie wszystkie te gry, no nie tak. oszukujmy się. Wszystkie inne gry są emulowane. Nie ma co tam się oszukiwać, no ale czy to jest fajnie zrobione w środku i czy to działa dobrze, nie? Można to śmiało nazwać Tak. No, bo tam jest... Ciekawe, czy jest, to Marcina trzeba podpytać, czy jest tam emulator automatów, czyli jakiś MAME albo Kalus Oj, nie wiem. To byłoby super. A nie mam tu Facebooka zalogowanego, bym sprawdził, bo mam nagranie z dzisiaj. Widać, menu w całego, tak, w całej menu tam widać, ale no nie zrobię teraz tego na wizję niestety. Widziałeś ten temat, który był w tamtym tygodniu, mówisz, że stary, ale nie zdążyłeś powiedzieć, a, a mianowicie giereczka od tytule Unre Unrecord. Tak. Moim zdaniem pewien przybiśnik i przedwiośnie do innej niesamowitości Ponieważ twórca opublikował early game gameplay trailer, a później musiał wrzucać się na Twitter wideo z Unreal Engine, pokazujące, że to jednak naprawdę gra. No. Jak dla wszystkich, co nie widzieli, to jest to taka strzelanka: jesteś policjantem, tak jakby z bodycama punktu widać. I nagranie wygląda mega realistycznie. I ja, tak jakby starając się spojrzeć na to świeżym okiem, zorientowałem się, że to nie jest nagranie, patrząc na monitorze, na ten gameplay, w momencie, kiedy model postrzelonego trafił. No, no to, bo to oczywiście tutaj się breakdance zaczynają przychodną. To już wygląda trochę inaczej i widać, że to, to jest jednak gra, ale i tak jest, jak ktoś ci nie powie, to, to ciężko. Bardzo mnie ciekawi sterowanie w czymś takim, żeby trochę nadać wizji widzom, którzy nas nie oglądają, a nawet tym, co oglądają, bo nie puszczałem przecież tego, no. to na YouTubie mogliście trafić na 100% na takie nagrania, jak ludzie grają w Airsofta i tam się strzelają z mm -hmm. tych Bibiganów, no to to wygląda dokładnie tak samo. Ciekawi mnie, jak się celuje w tej grze, no bo to no jest tak. gra o strzelaniu, a te. Bardzo frywolnie sobie postać yy, Protagonista macha Tym pistoletem całym Nie bardzo widać jakikolwiek celownik No właśnie, więc jak to jest, jak, jak to No nie masz też szczerbinki nie łapie jakby no. I ustawia jej z muchą Tak, muszka i szerbinka. E, więc jakby no, to mnie ciekawi nie? Jak, jak, czy to w ogóle da się w to grać Próbuj, Strzelasz przed siebie No to i super, to tak to się mogę wiesz, kamieniami porzucać przed blokiem I będzie miał podobną zabawę z tego wszystkiego nie? Co dzisiaj będziemy robić po gamecastie No zdać kamieniami w przejeżdżające samochody <noise> Łatwiej trafisz niż w siebie. To prawda? <noise> Teraz chcecie pre... we mnie rzucać. No. E. Po co paintball, po co airsoft? Zrobimy... Rock and stone. <ścoughs> Żywo. A skąd creepy jar mają takie dobre wyniki? Może stąd, że wiedzą, co ważne w grach. W zeszłym roku mówiliśmy wam o możliwości patowania kapibary, bo bez tego to wiadomo, że nie ma sensu robić następnego patcha. A w tym tygodniu ogłosili poza wynikami finansowymi, co jest ważne dla inwestorów i giełdy. Rozszerzenie do Greenhella. Animal Husbandry, czyli hodowlę zwierząt, tłumacząc na polski. Mm -hmm. I wdzięcznie tak. widać tam różne zwierzątka, które sobie możesz robić zagrody i tak dalej. Moim zdaniem super dodatek. No tak, wiedzą czego ludzie chcą, rzucają tam na bieżąco, usprawniają swoją gierkę cały czas robiąc chimera, więc wszyscy są zadowoleni, akcje są takie jakie są, nic tylko brać przykład. Tytuł nie jest opuszczony. Nie wiem, czy widziałeś Remnanta na Switcha, bo tydzień <noise> temu mówiliśmy o nadziejach Indie. No. A mi się wyświetliła reklama Remnanta i wierzą cały na biało, czarno albo w macki. Nie wiem, bo tam wszystko jest na tej grafice i gameplayu. Jak nie wiecie, co to jest, to jest to trzeciosobowy post-apokaliptyczny survival shooter. Pokazuje pazurki jeszcze tej konsoli. No właśnie, to jest zdanie, po którym musiałem sprawdzić to, co napisałeś, bo jak coś pokazuje pazurki na Switchu, to nie no chce właśnie. mi się wierzyć za bardzo w to. No, wygląda tak jak gra na Switch, no. ale właśnie, nie jako na ale Switchu. Ale ja nie miałem takiego wrażenia, bo oczywiście można by to porównać wręcz, należy z tym, co się dzieje aktualnie na PS5. No. A i jeżeli odpalisz. Z jednej strony odpalisz sobie Horizon Forbidden West i. O, no, wow. Z drugiej strony odpalisz tuż zaraz forspoken Spoken jest. No. Gdzie jest? Wow, to samo. A to sobie odpalę, tak? Palsze, tak? Na shooter, tak? Nie jest brzydka. Nie wiedziałem, że to na Switchu jak odpaliłem trailer. To prawda. Mógł to być PS4. No. No nie powiesz mi, że to jest gra. Nie, na no nie, wiesz, no, nie będzie konkurowało z PS5, na pewno nie. Tak, tak. w ogóle nie tak się po prostu to mnie tak rozśmieszyło i tyle. I jestem ciekaw jak to w trakcie grania wygląda na dużym ekranie, mhm. kiedy sobie grasz w screenie na telewizorze na przykład i szczelasz. Bo to jest właśnie pytanie. Wszystko może fajnie wyglądać sobie na Switchu na handheldzie, ale tak naprawdę test graficzny to jest telewizor 4K. No, to co to, jest to, to Na Switch miała premierę 21 marca, więc przed mm -hmm. miesiąc, a właściwie już dwa, zdążyło się rozpędzić. Na PS4 i Xbox X Lata od 19 roku. Tak. Mówiliśmy o trzeciej niespodziewanej becie Diablo 4. <gry> ja nie mogę tego newsa przeczytać. Nie możesz? Nie. Bo ja nie zauważyłem, że Torchlight, że ty w Nie tym zauważyłeś? Tym czasie, nie, bo. To nie te... wydaje mi się, żeby to była konkurencja dla Diablo 4. Znaczy, Torchlight Infinite, bo o tym mówimy, ma zadebiutować w pełnej krasie 9 maja. Z jakieś pół roku temu, już nie wiem nawet sam ile czasu temu mówiliśmy o tym, jak graliśmy w to na komórkę. To testowaliśmy. prawda, testowaliśmy to, no. I tutaj silnym aspektem jest fakt, że będzie to na PC, Androidzie i iOSie. I. Wurbelki ćwierkają, że wszędzie tu jest tak samo grywalne, w przeciwieństwie na przykład do Diablo i Mortal, które, które mały sens był granie na PC. No, okropnie się grało w to na PC. -cie. Ciężko mi jest też uwierzyć, że ta gra będzie grywalna na Steamie. Teraz dopiero sobie pomyślałem, że panowie z Diablo i Blizzard to straszne dubki są po prostu. Bo. Bo wrzucili betę dzień po premierze Torchlighta. Bo jest 12 maja beta. A. No tam w weekend, jakby no po premierze. Tak, tak, nie? Tam, gdzie ludzie mieliby usiąść i pograć sobie w Torchlighta na premierkę, no to tutaj będzie beta. Kurczę, to Diablu. może ten kalendarz mówi o prawdzicej, celowej zagrywce. No tak sobie teraz pomyślałem, no bo, tak jak mówisz, oni nie muszą sprawdzać serwerów, bo serwery sprawdzili. Ja myślę, że te serwery tak się wykrzaczą na start, bo Blizzard nigdy nie wypuścił gierki, w której się nie spaliły serwery po prostu. No i wiesz, dają jakiegoś wierzchowca specjalnego coś tam. Nie wiem, czy to, tak jak mówisz, nie wiem, czy to był sens dawania jeszcze jakiejkolwiek bety jednej, a data weszła taka Wiesz. Szczególnie, że mówiliśmy o tej becie, że tam się od zera znowu buduje tak. postać. To ten cały progres, który mieliście w dwóch poprzednich betach, idzie w niepamięć i możecie sobie jeszcze raz dobić do 25 levelu. To prawda więc zobaczymy. No, zobaczymy. No, ten Steam mi tak, wiesz, chociaż Torchlight był dobry, ja grałem na kompie w Torchlighta tak naprawdę był spoko i graliśmy na, w tego nowego na telefonach i też się grało całkiem przyjemnie. Nie bardzo wiedziałem, co tam mogę robić, wiosce, co kupować, to był mały sens poza przytapianiem tych przedmiotów, mm -hmm. więc tutaj nie czułem tego mechanizmu w Diablo i Mortal Diablo to lepiej, natomiast gameplay fan fun z grania był, no, był na wysokim no, taki, poziomie. No, taki hack and slashy, przyjemny no. bardzo. I tu jest ciekawy temat. Horizon Forbidden West Burning Shores of Arrow, review, review bombingu na Metacriticu. Powód? Wątek możliwości miłości homoseksualnej Aloj, wcześniej spółka Fandom, czyli właściciel krytyka, jakoś nie reagował na takie bombardania, ale w tym konkretnym przypadku wzięli się za komentujących pod oceną i obraźliwe komentarze nie będą tolerowane. Na dzień dzisiejszy gra jest oceniana na 82 metascore od recenzentów oficjalnych i 4-0 userscore, aczkolwiek zaraz zobaczymy, czy, czy nie niżej w, tym, w tymże momencie. 4 -1. 4-1, no to trochę wyżej. Bo dużo jest y, dobrych ocen powchodziło. No i tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo mm, jak dobrze ty wiesz i wszyscy wiecie, ja jestem ogromnym wolnościowcem, uważam, że, że wolność słowa, wypowiedzi w każdej dziedzinie kultury, nawet prowokacyjna, powinna mieć miejsce. I od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o wątki mniejszości rasowych, Albo inaczej, często też czarnych, ale no, rasowych, powiedzmy, i wątki mniejszości homoseksualnych przestaje w tematyce kultury widzieć jako mniejszość. Wątki są przytłaczająco większościowe. I tak jak we wcześniejszych, no nie wiem, odcinek The Last of Us, czy gra The Last of Us Part II, mhm. wszystko jest pięknie wyreżyserowane. Tu nie mam w ogóle do czego absolutnie się przyczepić o te konkretne wątki. Jest no. to dla mnie drugi plan. Pierwsza planowa jest fabuła. Tak w tym przypadku. Troszeczkę się zgadzam, jeżeli chodzi. Nie, nie mówię, że review, review bombing to jest coś dobrego, bo to nie jest nic dobrego, bo gra powinna się bronić. Natomiast mhm. robienie selling pointu z takich tematów, pchanie na siłę takich tematów, powoduje, że nawet zwykły zjadacz chleba czy człowiek, dla którego wolność jest zagraną wartością, którą niewątpliwie jestem, staje się przytłoczony. O. Ja tu jakby sobie poczytałem te, patrzyłem teraz, czy coś nowego jeszcze wpadło. Te Rzeczy, które tam ludzie piszą, i po prostu jest dużo zarzutów do tego, że gra jest, mało jest w niej do roboty. A, okay. Pomijając już sam fakt tego, tego wątku, wątku, czyli. Jakby, tak, to nie wiadomo, no ciężko mi powiedzieć, bo nie grałem, jakby, no to nie będę się wypowiadał na ten temat. Dużo ludzi pisze o tym, że po prostu nie ma co robić w gierce, że to jest takie DLC dopychane na siłę, mhm. i że wcześniejsze gierki były spoko, i DLC było spoko, i coś tam, jak, jeżeli to ma sens, to ma to sens, a tu, że jest po prostu to wepchnięte i wrzucone i tyle. No i że jakby samo. Pisanie, e, pisanie, samo story, sama opowieść, samo pisanie jakaś, w grze na czasie, tak, no, to ciężkie jest na bardzo, to, no. No i jedynka leci Historia nie jest zajmująca, o tak, jakby jakakolwiek by ona nie była, po prostu jest nudna. Nie pamiętam jest im mały. jak się nazywał dodatek do Forbidden West, ten lodowy, on był sporym dodatkiem, fajnym, dodawał dużo. No to jeżeli dodatek jest fajny, to jest fajny, no, jakby, no to ciężko to oceniać, nie patrząc na to. No, ale jeżeli wiesz, to jest właśnie tak jak mówisz: mało jest wszystkiego wrzucone, jest wrzucony selling point 1 i na tym selling point się powinno robić, no to jest rzeczywiście problem w Game Devie. Ale Angie Smith, czyli szefowa przez 20 lat w Guerrilla Studios, musiała chyba dobrze na tym wyjść, bo awansowała jako szefowo strategii czy strategii komunikacji do PlayStation Studios. Mhm. Moim zdaniem raczej przejście w większą stronę. No, na 100%, bo jesteś teraz w statku matce. No właśnie. A nie, wiesz. Zwiadowcym. Nawet głównym, ale zwiadowcy Faktycznie. No więc to też taki komunikat, który w tym tygodniu przywitaliśmy. Tak. W Dead Island, dwójkę, jeżeli graliście w zeszłym tygodniu, bo wtedy była premiera, jesteście fanami tego, co dzieje się w samej grze. To brytyjska firma ubezpieczeniowa dogadała się z Plejonem, czyli wydawcą europejskim. I stworzyła opcję wykupienia, ubezpieczenia na życie, a właściwie śmierć o pięknej nazwie Death Wish. Eee... Tam są fajne? Tak, Masa ten klip, skupienie. tak, tak, tak. Właśnie to są, nie wiedziałem, czy będziemy o wszystkich rozmawiali, ale to nie ma. Patrzę, że wypisałeś te najciekawsze, tylko będzie można sobie zrobić pogrzeb ze specjalną imprezą, taką z Typu polską, tylko wesołą. Albo wysłanie prochu zmarłego w kosmos jest również. To jest cenny. ciekawy pakiet. Kupujesz za ileś tam tysięcy funtów i na przykład masz gwarancję, że będzie nieprawda. Tak, 8 tysięcy funtów i będziecie mogli sobie. Robić ciekawe rzeczy po śmierci, a w zasadzie wasi najbliżsi będą mogli się dobrze bawić i zapomnieć o tym, że umarliście. Piękne hasło reklamowe: Die responsibly. Tak. I filmik cały, bo to to się rozchodzi. Ta reklama tej agencji zrobiona w stylu Dead Islandowym, takiej reklamówki telewizyjnej mhm. w czasie uśmiechniętej apokalipsy zombie w tak, tak. do Tymczasem gra Dead Island nic tego newsowego, ni Sprzedała się w ilości miliona kopii tylko w trzy dni od premiery, a jest już tych dni o wiele więcej, więc bardzo udany start. Jak, no, no, taki tytuł który nie jest jakimś tam pierwszym AAA-em, takim, że największym tutaj wiesz. No nie, on kiedyś był, przecież The Dylan no. pierwsze wyszło dawno temu, nie będę tutaj wymyślał dat, ale ja nie pamiętam, ale kiedy była premiera, no to było dawno po prostu, więc dwójka miała trochę ciężko, no bo to zawsze trzeba rozbudzić pasję ponownie w tych mhm. wszystkich ludziach i powiedzieć, że warto sobie przypomnieć o tej gierce po tylu latach. Udany strzał, a masz najpierw Unia Europejska blokuje Activision Blizzard, a teraz Wielka Brytania i jej komisja Competition and Markets Authority, w skrócie CMA, powód. Deal może, cytuję, zaburzyć szybko rosnący rynek gier w chmurze i zaniżyć wybór gier dla graczy z UK w nadchodzących latach. Granie w chmurze szybko rosnące. Właśnie. <laughs> tak. Plus zabawne jest, zabawne jest to, że przed chwilą, dosłownie tydzień albo dwa tygodnie temu, mówiliśmy o tym, że zaraz dojdzie do skutku, bo Japonia się zgodziła i większość krajów europejskich również będzie za tym dealem, żeby Microsoft mogło wykupić Activision Blizzard. A teraz? Jednak nie. Brexit, mi się mi się wydaje, Ale widzisz, najpierw Unia, teraz Anglia i to jest duży problem. Tak, Wstaję to jest to ogromny problem, za... problem, bo to jest globalny rynek i nie będziesz mógł tego zrobić po prostu. No. Szczególnie, że odpowiada za dużo rzeczy. Nie wiem, czy widziałeś zajawki, która w tym tygodniu wleciała. Ja to się jaram jak niebo nad czelamińskiem. No, ja. Teraz chciałem powiedzieć nad innym krajem, ale... <laughs> z... nie, w bardzo nie, bo ja znam dwa odcinki Black Mirror. Ale nie, bo też nad stolicą państwa na R też ostatnio słyszałem, że trochę. Tak? No tam, ale nie będę mieszał tych newsów, bo to nie o tym, natomiast... Ale teraz zaraz jakaś tam u nich. No, to w trochę mocniejsze. No, no, tak. Black Mirror, sezon szósty zapowiedziany, trafi na Netflix w czerwcu. Pinkerman z tego, Breaking z Bad Breaking jako Bad, tak. obsługujący stację nasadzi kosmicznej przywita was screenem, więc mhm. już, jest, już jest moja uwaga przyciągnięta. Tłusta obsada i gruby zespół producentów z wielu produkcji. Miejmy nadzieję, że jeszcze większe plot twisty w tych jednoodcinkowych dystopijnych nowelkach dostaniemy pod nasze kwestionujące rzeczywistość oczy i uszy i ciała. A i jest trailer, no to właśnie ten trailer bardzo fajnie to sprzedaje. Jestem ciekaw, ile odcinków będzie miał szósty sezon, bo piąty miał mniej niż nas przyzwyczaili w poprzednim mm -hmm. Ja się jaram. Ja będę się może musiał przekonać w końcu, bo jakoś ten... Oglądam ten pierwszy odcinek, tylko ja mnie skutecznie zniechęcił do tego... do Czarnego Lustra, niestety. Widzisz, no to ja Ci powiem, pójść tym samym tropem, co ja. Mi polecił to człowiek, który zna mnie dobrze, powiedział, że jakbyś ty widział scenariusz, mm. no i po pierwszym odcinku też tak miałem... No, zobaczymy co dalej. No. A po następnych już nie. Bo każdy jest o czym innym właściwie. Ja wiem, bo ja jak, potem trafiłem na jakieś wycinki wiesz, z tego wszystkiego tam o tych ocenianiu y, ludzi, te chińskie rzeczy, które gdzieś tam się już teraz dzieją tak naprawdę w Chinach. I coś tam mi wpadało, widziałem ten z Cyrus Kowak. No ale zobaczymy. A tam co był co też spokojny. Ten odcinek był też spokojny. Może Fajam usiądę, pomóc. teraz akurat. Moju weczka, żona w pracy, co mam robić. I teraz możemy powiedzieć, byliśmy w kinie na Dungeons and Dragons, byliśmy, byliśmy niestety z dubbingiem, bo Igor bardzo chciała. No, może, dzieciom się nie do to płaczówki. Nie to wiem, prawda. Lepiej tego ryzyka nie podejmować i cieszyć się filmem. Dubbing nie był taki. Właśnie zły. chciałem powiedzieć, nie było strasznie. Tak. to prawda. Dubbing to był To nie całkiem był ucieczający okay. dubbing. <laughs> tak, o, tego Albo nie przeżył. Jeden lektor, który nagrywa sześć różnych głosów. <laughs> to się sprawdza tylko w postaci audiobooków? Woląbym chyba lektora, żeby był lektor i a, 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 angielskie wiesz, kwestie mówione. Tego raczej się nie robi w kinie albo A, ojejku, zapomniałem, że tego coś było w ogóle. Rzeczywiście. Ja tak, chyba Archiwum Mix oglądam, bo tam napisy, nie wiem nawet czy są. No, tygodę. wypadło mi z głowy, że jest taka możliwość. Nie, ja wolałbym być na oryginale po prostu. Tak, no ale trudno, mówię. nie było strasznie, dało się Je oglądać. Jeżeli nie musicie, nie z lektorem. Tak. Jeżeli musicie, nie ma biedy. Natomiast jeżeli film. To umie tylko Jarosław. Berek. Tak. Seba napisał na, na czacie, że to umie tylko Jarosław Uberek. Tak, to pewnie by się sprawdziło. Jak ci się film podobał? Podobał mi się bardzo, ale nie przez to, że miał niesamowicie skomplikowaną fabułę, czy dowiedziałem się dużo rzeczy o życiu, albo wyniosłem jakiś niesamowity przekaz moralny z sensu. Po prostu te, bo on trwał dwie godziny z hakiem. Tak? Tak, on był Kurde. strasznie długi. A nawet tego nie rzuć. No o to chodzi. Właśnie on trwa bardzo długo. Oglądało się go bardzo przyjemnie z racji tego, że był leciutki. Było dużo rzeczy, które ja znam i które lubię. Czyli cały ten przedstawiony świat fantazy, który się pojawiał. No i był trochę zabawny. Na koniec był taki słodki akcent wyciskacz łez. No i super się to oglądało. No jakby to nie mam co oceniać. Bardzo przyjemne. Popularne kino, po którym byłem zadowolony. Ja chciałem powiedzieć, że pierwsze wrażenia, które sobie w głowie nazywałem, to tak, jakbym przeżył porządną przygodę z sesji Dungeons and Dragons. Później od razu się na tym złapałem, że jednak nie przygodę, a całą kampanię, bo przygód tam jest całe mnóstwo zawartych i faktycznie jest to taka cała porządna, rozegrana kampania, jakbyście sezon zrobili. Chciałem poprawkę redaktorską wnieść do tego, co mówiliśmy wcześniej. To nie jest spoiler, bo na początku myślałem, że to jest tak, że autentycznie jest to przeniesienie graczy siedzących przy stole do tego świata. Nie, to jest całość w tym świecie, tam nie ma żadnego nawiązania do naszej rzeczywistości. Poza dowcipami, które są tak skonstruowane, że są na czasie i to akurat gra w tym filmie. Tak, nie, no to było naprawdę spoko zrobione. Przyjemna rzecz. To, co mówisz, ja zapomniałem o tym. Jest parę w ogóle jakby. Jak to się mówi wątków w filmie. Mm -hmm. Które dzieją się po sobie, nie naraz, tak jak w Glass onion. Tutaj mm -hmm. mamy pierwszy skok, kolejny coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, coś tam się dzieje. I masz historię, które tak. się zamykają. Bo ja na przykład w, w tej ostatniej, praktycznie scenie byłem pewien, że tam będzie cięcie. No nic nie mówię, cięcie i wiesz, zobaczymy się w następnym. Tak, mogłoby wydatmie. to być. Na szczęście jest to kompletna fabuła. Mówiliśmy tak. wam. Chyba w poprzednim Gamecast albo dwa Gamecasty temu, że już męczą reżyserów i scenarzystów w jednym duecie, bo to te same osoby, co z dwójką. Oni powiedzieli, że może zrobimy, może nie, koncentrowaliśmy się na porządnej jedynce. Jeżeli zrobimy, to będziemy mieli ten komfort, że nie będziemy musieli bohaterów od zera przedstawiać. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Co chciałem powiedzieć, co już odnośnie Dungeons and Dragons, chyba tyle, a że ta humorystyczna forma mimo akcji, czarów, walki działa. To, to jest to tak, jakbym był na sesji po prostu tak. dosłownie tak jakbym był na sesji, że nie zrobili high fantasy z takim kijem w zadzie tak. i bawiłem się w kinie o wiele lepiej niż na nie, na Hobbicie. a czytając książkę, czytając książkę, o hobita, mhm. myślałem, że tak byłaby zakranizowana, że byłaby akcja, byłaby jakaś tam, wiesz. Dramatyczna fabuła, ale byłby też humor. Mm -hmm. a no, no nie, no, poszło to nie w tą stronę i zapytaj kogokolwiek, o czym jest hobbit dwójka i trójka. Są to części same... hobita? <laughs> Jedną książkę rozbili na kinowe te rzeczy. No ale ja nie wiem, czy będę się jarał Batmanem, którym się zawsze i bez jaram. Chciałem sprawdzić mu skarpety w Batmana, nie mam w Back to the Future. Kto skręca w stronę Mary Little Batman oraz Batman Family. To tak jak. No ja się nie będę. Nie wiem, jak to porównać. To wygląda jak taka typowa kreskówka ze Stanów Zjednoczonych. Batman, The Animated Series, który jest, trzyma swój ponadczasowy status figury ze Spiżu i, i się super go ogląda teraz. Na czym ja go oglądam, nie pamiętam. Czemu Batmana kierować do dzieci w ogóle? Nie no rozumiem to to, tego, jakby. To tak jak ze Spongeboba zrobić Action Man, albo nie wiem, bohatera Marvela. O. No so... Są postacie, które spokojnie można zrobić dla dzieci, nie? I przerobić film, zrobić nowy scenariusz. Super Superbohaterowie, którzy są trochę bardziej PG-8 friendly, nie? A nie Batman. <zaslagen> Batman <laughs> Family. No, no w Jednym z takich kluczowych cech tej postaci, która tworzy ma nie ma Family. Taki, nie ma fam... <bathing> no. oatmeal, o. o. Tak. jak to pokazuje tak. ten Sasha Bunko. Tak, tak, tak. I to, 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 to no, no nie. Ale Amazon robi całe szczęście, więc możemy być pewni jakości wysokiej produktu. A propos jakości, za to, w PlayStation Production Asad Weaselbash podczas ostatniego odcinka PlayStation Podcast zapowiedział, że serial God of War od Amazonu, jak przed sekundą Marziu Wam wspomniał, oraz Horizon 2074 tytuł roboczy mm -hmm. od Netflixa. Tutaj mam pewne podejrzenia. Mają podejść bardzo podobnie do tematu adaptacji jak The Last of Us. Odejść, Bill, tak? The Last of Us. Serial. Tak. Od HBO w przypadku drugiego serialu aktorka na pewno będzie czarna i z blond włosami. Nie daj Ale... Boże jeszcze będzie się z facetami zadawała. To już w ogóle, to, to, już to już będzie ja też wymieniane no wszystko, no, Na drugą stronę. Przypominamy, jak ktoś nie wie, jak wygląda LA, jest ruda i piegowata i jest biała. Tak. To tak jak były kiedyś plakaty z Leński by Netflixu teraz chodzą po różnych Twitter, o TikTokach no. ten, Elon Musk, bo Netflix. Tak, to widziałem. Marley to chyba jest któryś z nich. Pewnie będzie tak, jak jest w Godow tylko na odwrót, że ona wstanie otrzepie śnieg z twarzy i, <noise> i będzie widać jej, wiesz, tak jak dlaczego kratos jest biały. Nie, jakby, no to przecież skoro ma voice aktora, który jest czarnoskóry, to czemu on jest biały? Coś tam, coś tam trzeba tłumaczyć ludziom. Tak, to są prochy, martwych ludzi, które nosi na sobie. Nie, jakby, wiesz. No tak, nie jest biały, dlatego jest czarnoskóry. Aktor. O, i to jest dobry moment na konkluzję, którego, której wcześniej mówiłem a propos przegięcia pały w jakąś stronę, że Netflix, jak będzie tak starał się edukować, bo tak to tłumaczył za wszelką cenę, a może nie tłumaczył, może to ja tak sobie tłumaczę to w zatrzęsieniu wszystkich różnych kablówek online zwanych platformami streamowymi przegra, bo po ludzie głosują portfelami. Całe szczęście, bo ja też myślałem o tym argumencie, potem sobie pomyślałem, że ich to nie obchodzi, ale później sobie znowu pomyślałem, że musi ich to obchodzić, bo oni rzeczywiście zarabiają miliony dolarów na tym, co robią, ale też wydają drugie tyle na te wszystkie produkcje, promocje. To też są pieniądze na to potrzebne. Ty decydujesz portfelem. Jeżeli nie będziesz chciał oglądać produktów, Ja to się niespecjalnie, coś... ale tatuś jak najbardziej. <noise> a u mnie Kubuś No właśnie. <noise> no to nawet, tak, jeżeli tak, tak. wybierasz i, i chcesz, coś cię swędzi a w oglądaniu tego, a tu masz taką podjarkę, wybierz podjarkę, proste. To jest Kognitywisty, tak. kognitywistyka na poziomie fizjologicznym. No, tak. A jak będą tak robić, to... No, może być różnie, może być różnie. Przypominam, <głos> <głos> przypominam, już teraz wycofali się z opcji sprawdzania, czy ktoś się dzieli kontami. No bo to, moim zdaniem nie da się tego sprawdzić. No, mieli jakieś głupie zabezpieczenia, ale one tak działają, jak mają. O, i jeszcze działając. a propos przejęcia nas przez sztuczną inteligencję. Nie wiem, czy widzieliście, to też. Nie dokończyłem ja oglądać jeszcze. Co w AI piszczy, na przykład reklama pizzerii wygenerowana przez AI, szczególnie ciekawie wyglądają na niej ludzie. I a. pierwszy najlepszy komentarz na YouTube, który zebrał sporo lajków, tam po angielsku, to będzie bezpieczniej. Take, takes me back to the days of watching adverts on ACID. Tak. Żarum kwasa, oglądałem reklamy, tak to no, wyglądało. No, 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 to dokładnie to, tak. tak. Wygląda się, nie Jest do to prawda. I nie wiem, to już ostatnie, czy to już nam no, mówimy o tym? Czy A, to jeżeli jak jesteśmy... Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? A, nie, nie mówmy tego może, ale powiem o tym, że jak chcecie trochę więcej o AI posłuchać, to ja polecam serdecznie, nie wiem, czy ty oglądasz już, kanał sportowy... I tam jest rozmowa z dwoma ja, że była doktorami. Z Petrosem Przylosem wcześniej. A Petros na kanale sportowym. A Petros tak? Przylos no. jest od nas bardzo fajnym ziomeczkiem, który mocno z polibudą działa. Słuchajcie, jak to nie ma szansy, żebyście sobie nienawidzieli. Ale on ma fajną banię do tego. To ja tylko szybko powiem. I teraz skupiać. na kanale sportowym widziałem, że jest z tym profesorem Draganem. Dokładnie, z Draganem? Powiedzieć. Tak. A mówiliśmy o profesorze Draganie tydzień i dwa tygodnie temu o fizyku, który bardzo mocne zagrożenia mówi. A pożegnamy wam tym, co napisał Igor na. Czacikosz i konkluzja. Dzisiaj zaczyna się mojówka. Kończymy. Elo!